No tutaj zaczynacie, Państwo przełamywać trochę w tym kierunku. Że jeszcze praktycznie... proszę, jeszcze od Pani Katarzyny argument. Proszę, jaka zgrabna torebka, ile odblasków. Panie Tomku, napisała Pani Katarzyna, odblask zawsze i wszędzie, nie jest ciężki. Nie, no zgadza się. Ja nie jestem za, tylko myślę o obowiązku. Tak, myślę nie, o jestem obowiązku. Za. Nie, nie jestem za. Nie, nie jestem nie. przeciw. Nie. Dobrze pani mnie pilnuje. Dobrze pani mnie pilnuje. Ja nie jestem przeciw odblaskom, tylko czy powinien być obowiązek używania ich w mieście, że będziemy szli, powiedzmy, po chodniku, na oświetlonym chodniku i policja nas zatrzyma, powiedzmy, przepraszam, gdzie pani, pan ma odblask, tak? No. Ale to już nie chodzi o to, żeby tam policja sprawdzała, czy mandaty ale... nakładała, dla własnego bezpieczeństwa. Dla własnego? Tak, ale ja mówię o przepisach ruchu drogowego. Ja mówię tylko A bo panu o. panu o to chodzi, że gdyby było w przepisach, to by policja stała i tak, ścigała. O to tak, pan tak, chodzi. O tym, o tym mówię. Nie mówię o logice, że wypadałoby mieć, że dobrze by było, tak jak pan powiedział. Niejednokrotnie ja się spotykam z sytuacją, gdzie na przykład rowerzysta wjeżdża na przejazd dla rowerów i prawie go nie widać, bo jest cały czarny, nie ma żadnego oświetlania, już jest zmierzch. Piesi też w czarnych kurtkach chodzą na przejazd, dla pieszych też ich nie widać, mimo że są latarnie, to gdzieś tam oni się rozmywają, gdzieś się gubią. No A nas by nie było widać. Nazby nas by dzisiaj nie było widać, Wiesz, wyczernili. No, ja no zielony... co Zielony no, sweterek założyłem, tak. to tak, ale jak kurtkę zapnę, to wyczerniam się też. No i też by nas nie było widać. Proszę więc Państwa. Faktycznie tak. te odblaski dla własnego bezpieczeństwa warto nosić, ale przepisy ruchu drogowego mówią niestety inaczej. Marek niestety już ma już gotowy filmik, o którym rozmawialiśmy, więc.